Czas na kolejny materiał z Tramwaj Kierunek Kasprzaka. Zaczynamy! Tramwaj Kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć i trzymam znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj Kierunek Kasprzaka. Jak widzicie, mamy dosyć długi przed sobą materiał. Mamy też tam daleko od centrum Warszawy. No i znajdujemy się oczywiście na warszawskiej Woli. Pokażę Wam cały odcinek budowanej nowej trasy tramwaju na Kasprzaka. No po części oczywiście nowej. Będzie tutaj 6 nowych peronów. 4 zmodernizowane perony oraz 3,5 km nowych lub zmodernizowanych torów. Ponadto będzie to wszystko realizowane zaledwie w teorii 20 miesięcy, a prędkość komunikacyjna tutaj będzie średnio mniej więcej 24 km na godzinę. Cała wartość tego kontraktu to 205 milionów polskiego golda. I tak to mniej więcej wygląda pokrótce, ale Wam opowiem mniej więcej też o wszystkim, co tu możecie zobaczyć. Na początku przelotne nad najważniejszym i chyba największym placem budowy, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję, czyli węzłem, właśnie dużym węzłem przesiadkowym w tymże miejscu, czyli węzeł Reduta Wolska. W tymże miejscu będzie dosyć ciekawe przejście podziemne z dojściami do przystanków tramwajowych i autobusowych. Ale zanim o tym opowiem, to najpierw ta odnoga tutaj na Wolę, czyli na Wolską. W tymże miejscu możecie zobaczyć przystanek autobusowy. No właśnie, autobusowy. Mówię autobusowy, ponieważ w tym miejscu powstanie nowy przystanek autobusowy, cmentarz prawosławny. Przystanek aktualny tramwajowy, który tutaj jest cmentarz prawosławny, zostanie całkowicie zlikwidowany. Co warto podkreślić, po lewej stronie ulicy Wolskiej w tymże miejscu będzie droga rowerowa i część jej możecie już zobaczyć, bo tutaj jest po części krawężnik wyrysowany. Same skrzyżowanie z ulicą Elekcyjną w tymże miejscu, jak widzicie, całkowicie przejdziemy metamorfozę pod nowe, bardzo dobre pasy rowerowe, dzięki tutaj będzie bezpośredni przejazd na Elekcyjnej, tam dalej do nawet metra Księcia Janusza. Czyli to jest jedna z takich nowości, która tutaj będzie i ta Elekcyjna będzie też łączona z drogami rowerowymi bezpośrednio z Kasprzaka, także z takich bajerów. No tutaj możecie zobaczyć mniej więcej, że faktycznie nie mamy jednej jezdni ulicy Wolskiej. Tu faktycznie prace nad tym już trwają, została zamknięta jedna jezdnia, a po środku trwa budowa nowego zjazdu dla tramwajów na poziom minus 1, też gdzie będzie się znajdował właśnie przystanek tramwajowy Reduta Wolska. W tymże miejscu możecie zobaczyć właśnie już powoli ścianki pojawiające się betonowe tutaj, a w pozostałym elemencie no to oczywiście cały czas trwa wykop. Oczywiście tutaj została zamknięta ta jedna jezdnia tylko i wyłącznie po to, aby po pierwsze rozpocząć prace budowlane przy połączeniu Kasprzaka z Wolską w tymże miejscu do nowego skrzyżowania, jak i również przejazdów towarowych, bo w tym miejscu będzie wszystko się znajdować. No i to oczywiście drugie ważniejsze, no to po prostu względy bezpieczeństwa tutaj nie pozwalały na to, aby robić tak głęboki wykop bezpośrednio tak blisko tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Same, jak widzicie, węzeł Druta Wolska w tymże miejscu mniej więcej się znajduje i on tutaj ma dosyć ciekawe przystanki, bo tutaj łącznie się znajdują w teorii 4 przystanki autobusowe i tutaj teraz 105 po przebudowie będzie się zatrzymywać w kierunku Bemowa, więc to jest jakby dosyć duża zaleta. No i oczywiście 2 przystanki tramwajowe. To co aktualnie widzicie, ten przystank tutaj tramwajowy na górze zostanie zlikwidowany, a na dole co jest jezdnia, będzie nowy podziemny przystanek tramwajowy. Podziemny trochę przesadzony, po prostu wykopie na poziomie minus 1. A tu powstaje nowe przejście podziemne. Na pewno część z Was jest zainteresowana, czemu powstaje nowe przejście podziemne, skoro tutaj już stare jest. Chodzi oczywiście o to, iż nowe przejście podziemne jest trochę głębiej. Tu możecie to zobaczyć dobrze na tym ujęciu. Jak i również jest trochę innej lokalizacji. No i ogólnie te stare trochę już nie spełniało aktualnych wymagań, jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa, więc jest całkowicie zamknięte. Więc wszystko jest całkowicie dobrane od zera, od nowa oczywiście etapami, żeby tutaj wszystko mogło trwać. No i stare przejście podziemne miało wyjść na przystanek jeden tutaj autobusowy, który aktualnie został zlikwidowany. No, nie wiem, czy ten przystanek powinien być likwidowany. Na pewno trochę ułatwi tej komunikacji, jeżeli chodzi o przesiadki bezpośrednio z tramwajów do autobusów, bo będzie mniej przystanków, które się dublują. A to jest oczywiście na plus, jeżeli chodzi o to wszystko. Ja to trochę przesadziłem, a nie, nie przesadziłem. Faktycznie są 4 przystanki autobusowe. 2 są właśnie w kierunku tam metra Księcia Janusza, 1 w kierunku centrum miasta i 1 w kierunku Bemowa, tak dalej. Co to przejścia podziemnego, będzie ono tutaj zmienione po
pierwsze trochę nowsze technologii, trochę lepszy sposób niż to stare, bo będą po pierwsze pochylnie, zwykłe schody, jak i również winda. Czyli właściwie wszystko, co może być. Jeszcze może być szyna na schodach, ale to zobaczymy, czy będzie. Dobrze, przenosimy się trochę dalej. Niedaleko przystanku kolejowego PKP Wola. W tymże miejscu będzie już środowisko już niedługo. Widzicie tam też trochę wytyczony nowy chodnik, bo prace tutaj będą się w tymże miejscu trochę zmieniać, jeżeli chodzi o charakter ich. A tutaj możecie zobaczyć nowe szyny. Nie spodziewałem się tego, że zobaczycie już tutaj w tymże miejscu szyny, dlatego też taki macie tytuł. Szyny są dobre i podwozie też dobre. Słuchajcie, oczywiście to jest odniesienie do wiadomego filmu, pewnie znacie. Co nie zmienia faktu, że w tymże miejscu pojawiły się już na początku, no na razie tylko i wyłącznie szyny, całkowicie bez podkładów, mniej więcej ułożone, jak to będzie wyglądać. I możemy się spodziewać, że niedługo będą tutaj się właśnie pojawiać wszystkie elementy pozostałe od podkładów i zielonego trowiska. To będzie powstawać niedługo, elementy właśnie wtedy będą chowane, te szyny, można zobaczyć na przestrzeni całego tutaj nowego trowiska. Jak widzicie, nowe szyny całkiem ładnie się prezentują. To są te nie podtrzymujące tutaj bezpośrednio wózków, na pewno ktoś mi powie trochę lepiej, jak to się nazywa, ta szyna prowadząca, która jest w środku, to jest trochę inna główka tej szyny, która po prostu trzyma też tutaj koło, to tam waje, żeby nie wyleciało na zakrętach. I tutaj jest taka zwykła szyna, taka mniej więcej kolejowa, jak wygląda normalnie. I w tymże miejscu będziecie mniej więcej zaczynać przystanek tramwajowy od Rona, który będzie przystankiem zlokalizowanym po dwóch stronach skrzyżowania bezpośrednio za przejazdem skrzyżowania do tramwajów. Także takie, jeżeli chodzi tutaj o ciekawostki co do bezpośredniego miejsca. W tymże miejscu, jeżeli chodzi o drogi towarowe po przebudowie, mogę powiedzieć tylko tyle, iż będzie ich całkiem dużo. Właściwie to tak. Po prawej i lewej stronie Kasprzaka w kierunku Bemowa będą. Jeżeli chodzi o to skrzyżowanie, to każdy przejazd, przejście dla pieszych będzie miał też swój własny przejazd towarowy. Wjazd w ulicę Lekcyjną, wjazd w ulicę od Dona. Tutaj będzie, jeżeli chodzi o drogi towarowe i zjazdy właśnie wypasy towarowe, a na Kasprzaka w tym kierunku będzie tylko wyłącznie po prawej stronie droga towarowa, która tutaj już była wcześniej, ale będzie trochę zmodernizowana z nowym oczywiście asfaltem, żeby nie było, że się nic nie dzieje. Ale to trochę jeszcze opowiem wam bezpośrednio o tej nowej jezdni Kasprzaka, która się tutaj będzie łączyć i przecinać z Wolską. Tutaj, w tymże miejscu, gdzie aktualnie jest stara jezdnia, będzie oczywiście nowe trowisko tramwajowe, które będzie zjeżdżać na poziom minus 1, gdzie aktualnie ta droga prowadzi. Przez to, że tutaj tak też jest poprowadzona ta jezdnia przez autobusy linii 105, nie mogą w żaden sposób tutaj zatrzymać się na przystanku autobusowym, który się znajduje na górze. Dlatego też powstał tam przystanek tymczasowy, ale już z tego co wiem zostanie, przy Sowińskiego taki autobusowy. No i oczywiście to się wszystko zmieni tutaj bezpośrednio przy pracach tych, które aktualnie mamy, ponieważ powstaje nowa jezdnia, która będzie się skrzyżować z ulicą Wolską. I to tak nie, że będzie możliwość przejazdu dla samochodów cały czas dołem, tylko i wyłącznie skrzyżowanie na górze. I to jest jedno ekstra, wtedy dwa skrzyżowania dla samochodów w tymże miejscu, więc nie powinno też jakoś tutaj dużo utrudnić, jeżeli chodzi o ruch. Przynajmniej miejmy nadzieję. Nowa jezdnia, jak widzicie, na razie tylko i wyłącznie głównie krawężniki, no i elementy bezpośrednio pod pierwszą warstwą asfaltu i tutaj no, początki mniej więcej zarysu tego, jak to będzie wyglądać. No i tutaj też oczywiście wzdłuż tej nowej jezdni po prawej stronie będzie droga towarowa, jak i również nowy chodnik. Oczywiście asfaltowa droga towarowa i tutaj po prawej stronie będą się znajdować dwa przystanki autobusowe w kierunku Bemowa, jak i również w kierunku centrum Warszawy, ale na Wolskiej przystanki cmentarz prawosławny, o którym mówiłem przed chwilą, ale co warto podkreślić, właśnie na ulicy Kasprzaka tego przystanku nie będzie, nawet w kierunku Bemowa, mógłby się tutaj znajdować, ale najprawdopodobniej nie mają zamiaru tutaj puścić jakiejś linii autobusowej w tej orientacji i w tej osi. Oczywiście przystanek w teorii nie jest potrzebny, ale w praktyce, tak jak teraz mamy na przykład Wszystkich Świętych, wiadomo, że jest dosyć popularnym miejscem wysiadki dla wszelkiego rodzaju pasażerów. Chociaż normalnie w ciągu dnia, ja bym nie ukrywam, że ten przystanek powinien być dla tramwajów na żądanie, bo bardzo rzadko ktoś z tego korzysta, jeżeli się jeździ o różnych porach tutaj w tymże miejscu. Ale dobrze, lecimy sobie dalej już bezpośrednio za tym przystankiem osobowym PKP Wola. Lecimy sobie wzdłuż tutaj ciepłowni Wola. No i możecie zobaczyć, znaczy gazowni Wola, proszę, pomyliłem się, gazowni. I w tymże miejscu możecie sobie zobaczyć ten przystanek tramwajowy Szpital Wolski, ale zanim to sobie dolecił już bezpośrednio do Karolkowej, gdzie będziecie mogli zobaczyć nową,
część tego toru. Oczywiście niedługo tutaj w teorii tramwaje wrócą już bezpośrednio na prostą, jak i również na Kasprzaka na tym odcinku, ale może pokrótce opowiem, jak to wygląda. Aktualnie mamy tutaj na dużej części już faktycznie nowe torowisko, nawet zazielenione. To faktycznie jest ten element właśnie w tym miejscu, gdzie tutaj trwały prace budowlane niedawno przy budowie nowego odcinka metra do księcia Janusza. Nowego względnie. Warto podkreślić tutaj, że faktycznie to zostało tutaj całkowicie doskopane. Te tramwaje tędy nie jeździły, ale torowisko zostało odbudowane całkowicie, tak jak teraz wyglądało wcześniej. Bez zielonego torowiska, tak jak to mamy teraz. Ma to oczywiście swoje względy głównie papierkowe. Tramwaj warszawski musiałby wtedy współpracować z metrem, aby już wtedy zrealizować tutaj kawałek tramwaju na Kasprzaka i problemy z finansowaniem. Różne tutaj problemy, jeżeli chodzi o papierkową robotę, były, dlatego tutaj ponownie musiało być dwa razy torowisko przebudowywane. W tymże miejscu możecie zobaczyć właśnie to nowe zielone torowisko i w tymże tutaj dalej trochę kawałku możecie zobaczyć, że już nie mamy tego nowego toru. Nie mamy jakiegokolwiek połączenia. Jest to oczywiście spowodowane tym, iż tutaj są wmontowywane cały czas nowe rozjazdy w kierunku właśnie tutaj przystanku starego Szpital Wolski w kierunku Płockiej, metra Płocka. W związku z tym jezdnia tutaj jedna, a konkretnie jezdnia północna Kasprzaka jest wyłączona z użytku i na ten okres czasu prace budowlane tutaj przy tramwaju i połączeniu tych fragmentów torowisk niepodłączonych oczywiście nie mogą się odbywać. Jeżeli chodzi o budowę tych rozjazdów, to w większości miejsc możemy zobaczyć, że już jest całkowicie ładnie to zalane, wybetonowane i trwają prace mniej więcej już powoli przy montowaniu mechanizmów rozjazdów w tymże miejscu, żeby te tramwaje na spokojnie mogłyby zmieniać swoje tutaj kierunki jazdy. Oczywiście te rozjazdy i ten zakręt głównie jest po to, aby te tramwaje mogły zjeżdżać tutaj w godzinach nocnych i porannych do zajezdni, ponieważ no jednak tutaj to jest główny zjazd do zajezdni, jeżeli chodzi o tą linię, a linie tramwajowe na tej ulicy bezpośrednio po całej realizacji nie powinny w teorii już tutaj jeździć ulicą Skierniewicką. No, to chodzi oczywiście o to, że tam na Skierniewickiej ruch tramwajowy odbywa się bezpośrednio równocześnie z ruchem kołowym, a to nigdy nie wróży dobrze, jeżeli chodzi o przepustowość i duże korki tramwajowe. Dlatego też oczywiście nie jest planowane, aby tramwaje docelowo tutaj wróciły na Skierniewicką. Ewentualnie specjalne kursy lub jakaś specjalna linia tramwajowa, jak już będzie oddany odcinek z zachodniej. Tutaj mamy też nowy przystanek oczywiście, całkowicie. Szpital Wolski znajdujący się w tymże miejscu. Ten przystanek bardzo lubię, ponieważ jest on duży względnie. Natomiast najważniejsze jest to, iż z dwóch krańców tego przystanku będziemy mogli wejść na niego po przejściach dla pieszych. Również tutaj cały węzeł w tymże miejscu, wszystkie przejścia dla pieszych zyskają przejazdy rowerowe, a z ulicy Skierniewickiej będzie bezpośredni wjazd z drogi na ścieżki rowerowe w jedną i w drugą stronę. Co bardzo mnie martwi, to jest to, iż nie ma jakkolwiek nowego wyjazdu w stronę ulicy Płockiej, bo na stacją metra Płocka jest mały, krótki fragment drogi rowerowej, która jest aktualnie ślepa i nawet nie jest oznakowana. Szkoda, że nie zostało to zmienione podczas budowy tego tramwaju. Nie została zrealizowana ta część tej trasy rowerowej, aby po prostu połączyć te dwa odcinki, żeby tamten odcinek po prostu jakkolwiek miał sens istnienia. Niestety to aktualnie się nie zmienia, a w tymże miejscu możecie zobaczyć nowy przystanek autobusowy, który też powstaje powoli w tymże miejscu. Także tak jak to widzicie, właśnie w tymże miejscu powstają te nowe rozjazdy, powoli tutaj się to wszystko rozkręca. No i te mechanizmy. Oczywiście zjazdy będą na zasadzie tutaj przekładkowej i żeby sobie tam przerzucały automatycznie, natomiast z drugą stronę będzie cały mechanizm, aby motorniczy tutaj mógł zmienić kierunek toru. Czy tak to powiem, mniej więcej, nie pamiętam, jak to się fachowo dokładnie nazywa. Oczywiście same rozjazdy nie będą na zielonym torowisku ze względów technicznych i też oczywiście, aby to dłużej mogło wszystko działać, ale i tak domyślam się, że część torowiska tutaj będzie w całkiem ładnym stanie. To by było na tyle mniej więcej z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Tutaj na lewo będzie odjazd w kierunku Warszawy Zachodniej. Pierwszy, który będzie budowany już niedługo, do 2030
30 któregoś, że tak to powiem. Co nie zmienia faktu, że takich więcej filmów na temat Tramwaju na Kasprzaka staram się robić jak najwięcej, czyli mniej więcej co miesiąc i żeby się mniej więcej pojawiały regularnie w tym samym momencie w miesiącu. Co nie zmienia faktu, że starałem się w tym filmie trochę zwolnić moje gadanie, aby może trochę lepiej dało się mnie zrozumieć. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!